Panie przewodniczący, pani komisarz, spodziewaliśmy się problemów ze strony Rosji od lat. Ostrzegaliśmy o nich. Apelowaliśmy o bezpieczeństwo dla naszej części Europy. Odpowiadano nam jeszcze na kilka dni przed wojną, jak komisarz Borrell, że Unia nie zajmuje się problemami bezpieczeństwa. Bądź mówiono nam, jeśli chcecie większych zabezpieczeń, jeszcze więcej włączy współpracę Rosji. Czy dzisiaj to samo odpowiemy dzieciom z Mariupola? Polska przyjęła ponad 2,5 miliona uchodźców, w tym około miliona dzieci. Czego one potrzebują? Potrzebują przede wszystkim pokoju, więcej wysiłków Unii Europejskiej, być może prezydencji francuskiej, tak jak to pokazała pani prezydent Metsola. Potrzebujemy rejestru tych dzieci we współpracy z Ukraińcami, z władzami, rejestru tych, które przeszły granice, ale tych, które pozostały również w Ukrainie, są narażone na deportację. Jako nauczyciel skoncentruję się na kwestiach edukacyjnych. Potrzebne są fundusze europejskie na transport i bezpieczną ewakuację tych dzieci, na naukę podstaw językowych, na tworzenie nowych podręczników hybrydowych, łączących programy ukraińskie i państw przyjmujących, neutralnych ideologicznie. Potrzebne są stanowiska psychologów do spraw integracji i przystosowania kulturowego, tworzenie bibliotek, centrum ochrony dóbr kultury, programy stypendialne, ale również programy opieki dla najmłodszych, aby ich mamy mogły się nimi opiekować i pracować. Dziękuję.